tvpodkarpacie.pl. W poniedziałek hokeiści Ciarko PBS Banka Hasanok rozpoczęli kolejny etap przygotowań, trenując po raz pierwszy na lodzie. Ciężko pracowali, przynajmniej zawodnicy miejscowi Sanoccy. Nie było widać jakichś tam większych problemów. Wiadomo, pierwszy raz na lodzie, zawsze jakieś tam problemy z techniką, z przyjęciem, z podaniem krążka, ale z biegiem czasu było coraz lepiej. Mam nadzieję, że z dnia na dzień, z treningu na trening będzie jeszcze lepiej. Pierwsze wyjście na lód jednak to jest inny wysiłek. Wcześniej ciężko pracowaliśmy 7 tygodni. Widać wyniki, ale jednak do tego trzeba się jeszcze przyzwyczaić, ale sądzę, że z czasem będzie coraz lepiej. Kochamy to, co robimy, także wyjście na lód jest dla nas naprawdę, nie mogliśmy się doczekać, ale organizm musi się przyzwyczaić do tego wszystkego, do tego wysiłku. Na pewno cieszy, mimo tego, że po sezonie każdy mówi, żeby jak najszybciej odpocząć, ale już po kilku tygodniach człowiek chce jak najszybciej wrócić na lód, bo to jak się już to robi całe życie, to jest coś wspaniałego, więc dla mnie to było jakby normalne, ale cieszę się z tego powodu, że już możemy wyjść na lód, potrenować, zagrać mecze, no i przygotować się solidnie do ligi. Wszyscy zawodnicy na to czekali. Hokeiści zawsze lubią wejść pierwszy raz na lód po sezonie takim letnim. Nie lubią tych letnich przygotowań, wiem to, bo rozmawiamy z chłopakami, zawsze jest to ciężkie dla nas, a na lodzie jednak to jest inny wysiłek, inna praca. Trochę radości z tego hokeja gramy, przecież jesteśmy hokeistami, nie biegaczami czy ciężarowcami. Byliśmy bardzo zniecierpliwieni, żeby wyjść na lód. Wiadomo, że treningi na sucho to całkiem coś innego niż na lodzie. Praca różni się, tutaj a na sucho jest całkiem inaczej. No myślę, że 3-4 treningi i wszyscy się już przyzwyczają do tego trybu na lodzie i będzie coraz lepiej. Trenerzy mieli do dyspozycji 21 zawodników. Do drużyny dołączyli już Martin Wozdecki, Martin Richter, Wladimir Urban i Petr Sinak. I talk about Sanogo with other guys who play here, Paul Mojic and other guys, and they told me it's if you want to play good hockey, it's Sanogo, it's good chance for you. Step up because Sanogo is playing the high end. I think it's you win championships 2 years ago. Yeah, I think. Yeah. It's not step back, but step up. Od bardziej doświadczonych kolegów uczą się młodzi zawodnicy, przed którymi trudne zadanie, jakim będzie przestawienie się z hokeja juniorskiego na występy wśród seniorów. Jest to naprawdę wielki przeskok. No, zarząd chce nam pomóc, trenerzy również. Teraz wszystko zależy od nas. Naprawdę jestem mile zaskoczony, super atmosfera. Każdy ze starszych, doświadczonych zawodników chce pomóc, mobilizuje, także jest naprawdę super. Myślę, że naszą drużynę, jeżeli zagramy bardzo ambitnie i będzie jeszcze kilka wzmocnień, to w czwórce powinniśmy być. No, jeżeli nie będzie wzmocnień, to myślę, że koło 5-6 miejsca, ale cała drużyna jest zmobilizowana do sezonu. Chcę pokazać jak najwięcej. Młodzi zawodnicy chcą się pokazać, więc to powinno zaowocować. Jak zapewniają władze klubu, to nie koniec wzmocnień drużyny. Kibice nie mogą się doczekać kolejnych transferowych informacji. To na pewno jest nam potrzebny obrońca i to wiadomo, z różnych względów chyba zrezygnował Rawlik. W jego miejsce trzeba znaleźć innego zawodnika, no i chyba jeden napastnik jest jeszcze potrzebny. Reszta wszystko jest zależne od sytuacji finansowej klubu, także na dzień dzisiejszy to będą tylko takie wzmocnienia. Pierwszy sparing hokeiści Ciarko PBS Bank KH rozegrają 9 sierpnia w Popradzie. Okazja do obejrzenia sanockiej drużyny w akcji 4 dni później, kiedy w arenie pojawi się zespół z Michalowic. tvpodkarpacie.pl